Oficjalnie witam Państwa serdecznie w imieniu organizatora Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Dzisiejszym tematem naszej prelekcji będzie wojna polsko-bolszewicka, a konkretnie Bitwa Białostocka. Prelegentem jest pan Waldemar Tyszuk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dlaczego taki temat podejmujemy? No, mamy niedalej jak tydzień temu obchodziliśmy rocznicę tejże bitwy. Niestety z technicznych przyczyn nie udało nam się tego zrobić w dzień rocznicy, jednak dlatego robimy to dziś. Temat bitwy ostatnimi czasy, w przeciągu ostatnich lat staje się coraz bardziej znany w Białymstoku. Coraz huczniej jest obchodzone to wydarzenie. To nas bardzo cieszy, bo jest to jedna z wygranych bitew i jak już wiele lat temu zarówno Roman Dmowski, jak i Jan Stachniuk i wielu innych polskich myślicieli widzieli to, że no niestety polski naród tak bardzo odstaje od innych narodów, że zaczyna czcić, że czci de facto bardziej porażki niż zwycięstwa, więc my chcemy swoją malutką cegiełkę dołożyć do tego, żeby ten nurt odwrócić, nie ujmując oczywiście żadnej krwi, która została przelana na rzecz wolnej ojczyzny na każdym polu walki w zasadzie, tak? Co do technicznych kwestii, tylko dodam tyle, że zaczniemy od prelekcji. Jeżeli jakieś ewentualne pytania Państwo będą mieli, to prosimy na koniec, już po wykładzie. Jeżeli będą Państwo też zainteresowani w przyszłości jakimiś naszymi wydarzeniami w postaci właśnie wykładów, to tematyka będzie różna. Będą to kwestie oczywiście też historyczne, tak jak dziś, ale też rzeczy dotyczące dnia dzisiejszego i przyszłości. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, można zostawić tutaj adres mailowy, bo w mediach społecznościowych jednak te treści często giną, także najbardziej pewnym takim źródłem kontaktu będzie adres e-mail, także zachęcam, jeżeli będą mieli Państwo ochotę. Ode mnie to tyle i oddaję głos prelegentowi. Dziękuję. Także jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Nazywam się Waldemar Tyszuk. Na co dzień jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dzisiaj właśnie chciałem Państwu opowiedzieć o Bitwie Białostockiej, ale też o wojnie polsko-bolszewickiej tutaj na terenie Białegostoku, dlatego że myślę, że temat jest ciekawy, a też ogólnie rzecz biorąc są to fakty niekoniecznie znane i popularne. A jeszcze ktoś tam przychodzi, dobrze. Także może należałoby zacząć od tego, że Białystok nieco później odzyskał niepodległość niż centralna Polska. Jak wiemy, no obchodzimy to święto niepodległości 11 listopada, a to z tego powodu, że wówczas nastąpił rozejm w Compiègne, wtedy Francja i Niemcy jakby podpisały rozejm, który faktycznie kończył działania wojenne na froncie zachodnim, a w Polsce rozpoczęto rozbrajanie wojsk niemieckich okupacyjnych. Natomiast to wszystko nie dotyczyło, proszę Państwa, Białegostoku. Białystok był położony na obszarze zarządzanym przez niemiecką armię wschodnią, tak zwaną Armię Oberost. To jest taki plakat propagandowy, tam widać za mną, który pokazuje fragment właśnie terenu zarządzanego przez tą armię niemiecką. Poza tym armie niemieckie stacjonowały w listopadzie 1918 roku daleko na wschodzie, na Ukrainie na przykład, i musiały się ewakuować do Prus Wschodnich. Trasa ewakuacji przebiegała między innymi przez Białystok i kiedy 11 listopada 1918 roku w Białymstoku ochotnicy rozpoczęli rozbrajanie wojsk niemieckich, to rzeczywiście, tak jak w Warszawie, początkowo przebiegało to bez jakichś tam większych przeszkód. Od 11 do 14 listopada 1918 roku w Białymstoku nawet ukształtowały się takie władze samorządowe pod przywództwem działaczy Centralnego Komitetu Narodowego w Białymstoku. Sformowano oddziały liczące około 500 ochotników. Częściowo byli to harcerze, częściowo członkowie POW, częściowo byli żołnierze korpusów polskich w Rosji generała Dowbor-Muśnickiego. W każdym razie no można powiedzieć, że Białystok był wyzwolony. Natomiast 14 listopada 1918 roku Niemcy postanowili zdusić właśnie tą tutaj polską obecność w Białymstoku i po prostu rozbroili te polskie oddziały.
No i ochotnicy, którzy tutaj w Białymstoku się zebrali, po prostu zostali rozproszeni, no tam nie doszło do jakichś większych walk, zostali rozproszeni i Białystok był wolny tylko przez 3 dni w listopadzie 1918 roku. Ci, można powiedzieć, ochotnicy przedostali się do Łap, bo na Narwi była taka granica między właśnie nowo powstałą Polską, a jeszcze tymi okupowanymi przez Niemcy terenami. I w Łapach formowano Białostocki Pułk Piechoty. Tak natomiast, jak na tej mapce jest przedstawiona, wyglądała sytuacja na przełomie 1918 i 1919 roku, czyli od wschodu nacierały oddziały Armii Czerwonej, które już wówczas rozpoczęły swój marsz na zachód. Natomiast jest też zaznaczony taki pas okupowany przez wojska niemieckie, między właśnie bolszewikami, a terenami zajętymi już przez Polskę. I Niemcy stopniowo się wycofywali, natomiast no, kontrolowali ten obszar między właśnie nacierającymi bolszewikami a Polską. No i tutaj po raz pierwszy do walk między oddziałami polskimi a bolszewickimi doszło 1 stycznia 1919 roku. W zasadzie mówi się w noc sylwestrową jeszcze, czyli 31 grudnia 1918 w Wilnie. Tam Polacy rozpoczęli rozbrajanie bojówek bolszewickich, wyzwolili Wilno, natomiast już po kilku dniach od wschodu nacierali bolszewicy i te polskie oddziały samoobrony wileńskiej zmuszone zostały właśnie do ewakuacji na tereny zajęte przez Polaków. Tutaj chodziło głównie o Łapy, następnie te oddziały rozlokowywano tam w Ostrowi Mazowieckiej, w Warszawie i tak dalej. W każdym razie pierwsze walki polsko-bolszewickie rozpoczęły się właśnie w noc sylwestrową 31 grudnia, 1 stycznia 1918-19 roku. Chociaż faktycznie często historycy podają, że wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się dopiero 14 lutego 1919 roku. No ale, tak jak mówię, pierwsze walki to jeszcze był przełom roku 18 i 19. Do takich najbardziej znanych oddziałów, które walczyły o Wilno, zaliczyć należy oddział braci Dąbrowskich, Jerzego i Władysława. Wspominam o tym, bo Jerzy Dąbrowski to był tak zwany pierwszy łupaszko, taki partyzant właśnie z tamtego okresu, lat 1919-20, który też w 1939 roku walczył przeciwko Armii Czerwonej i organizował oddziały partyzanckie antybolszewickie też w 1939 roku, no i niestety został później zamordowany, czyli był pierwszy łupaszko i drugi łupaszko. No i tu jeszcze taka ciekawostka, odezwa do oddziałów formowanych w Łapach, wydana przez pułkownika Żegotę Janusza Itisa, czyli do białostockiego właśnie pułku strzelców. Białystok był jeszcze okupowany przez Niemców, stąd też właśnie ten organizowanie tego pułku w Łapach pod Białymstokiem. Tu proszę zobaczyć, ten właśnie pułkownik, wówczas jeszcze później generał Żegota Janusz Itis, weteran Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, chociaż związany politycznie raczej z obozem narodowym, taka ciekawostka, mimo że walczył właśnie w Legionach. No i tu jeszcze należy wspomnieć, że w czasie tej pierwszej ofensywy bolszewickiej z przełomu 1918-19 roku, że tak powiem, forpocztą tej nacierającej Armii Czerwonej była tak zwana Zachodnia Dywizja Strzelców, złożona z osób narodowości polskiej właśnie. I ta dywizja walczyła też w 1919 roku wiosną przeciwko Wojsku Polskiemu. To jest jej plakat taki propagandowy właśnie w języku polskim. Komu służysz, żołnierzu, spod znaku Orła Białego, prawda? Później ta jednostka zmieniła nazwę i jakby przestała istnieć jako jednostka, powiedzmy taka w cudzysłowie narodowa Polska Armii Czerwonej, ale właśnie w tamtym okresie takie jednostki też bolszewicy próbowali formować. I 19 lutego 1919 roku Niemcy wycofali się z Białegostoku,
Było to możliwe dzięki tak zwanej umowie białostockiej, zawartej 2 tygodnie wcześniej. Polegało to na tym, że Niemcy właśnie opuścili Białystok i zgodzili się też nieco wcześniej przepuścić zgrupowanie wojsk polskich przez swoje linie, które miało zajmować stopniowo te tereny leżące bardziej na wschód. No i 14 lutego 1919 roku, a więc kilka dni wcześniej, pod miejscowością Mosty, to jest bodaj powiat wołkowyski dzisiejszy na Białorusi, obwód chyba wołkowyski, to tam właśnie doszło do pierwszej takiej potyczki między regularnymi, jak się dzisiaj twierdzi, oddziałami Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, chociaż właśnie kiedy były te pierwsze walki, to jest trochę dyskusyjne, czy to nie było właśnie wcześniej. Białystok został zajęty bez walki i tutaj też należy zaznaczyć, że Białystok w momencie wyzwolenia przez Wojska Polskie był miastem narodowościowo zdominowanym przez ludność żydowską. Ponad 70% ludności Białegostoku to byli Żydzi. Polaków było około 18%, pozostała ludność to 5% Niemcy i kilka procent Rosjanie, Białorusini. Także Polacy byli stosunkowo niewielką mniejszością, ale to się dosyć szybko zmieniło, dlatego że już w marcu 1919 roku Białystok został przysłano tu takiego komisarza rządowego i Białystok wkrótce został powiększony. Chodziło o to, żeby miasto zmieniło strukturę narodowościową. Białystok został powiększony o sąsiednie miejscowości, o przedmieścia, czyli dzisiejsze osiedla Antoniuk, Dziesięciny, Skorupy i tak dalej, nowe miasto dzisiejsze. Także ówczesny Białystok był niewielkim stosunkowo miastem powierzchniowo. Przedmieścia Białegostoku to tam kończyły się za dworcem dzisiejszym kolejowym i za mniej więcej na osiedlu Piasta z drugiej strony. Także no nie było to duże miasto. Po powiększeniu granic zmieniła się struktura narodowościowa. Żydzi byli dalej największą narodowością, stanowili trochę ponad 50% mieszkańców. Natomiast no, procentowo Polacy, ta liczba Polaków zwiększyła się do około tam 40 kilku procent, także prawda, te liczby się nieco bardziej wyrównały. Tu jeszcze myśli komputer. To jeszcze taka mała dygresja. Białystok został zajęty przez zgrupowanie dowodzone przez pułkownika Stanisława Rawicz-Dziewulskiego. Tutaj właśnie jest jego portret. I z tej okazji też rozdawano takie, jak to wówczas nazywano, bileciki właśnie na pamiątkę wejścia wojsk polskich. Czyli to wkroczenie, wyzwolenie Białegostoku było postrzegane przez ludność miejscową, polską szczególnie, jako coś takiego wyjątkowego. Na to wejście wojsk polskich czekano, dlatego że, jak wspominał historyk białostocki Henryk Mościcki jeszcze przed wojną, ten okres tak zwanej drugiej okupacji niemieckiej, czyli po tych 3 dniach, że tak powiem, wolności, charakteryzował taki czas terroru i bezprawia. On to dokładnie opisał w ten sposób. Rozpoczęły się pijatyki i napady, grabieże, krwawe bójki, zwłaszcza w miejscowościach podmiejskich. Chłopi, mszcząc się za doznane krzywdy, organizowali napady na Niemców, ci zaś z kolei wysyłali karne ekspedycje. Przez miasto przepływała olbrzymia armia powracająca z Ukrainy. Zdemoralizowane żołdactwo rabowało i niszczyło po drodze, co się dało. Zapanował bezwład, jakiego ziemia białostocka nie oglądała. Także to wyzwolenie Białegostoku należy postrzegać nie tylko przez pryzmat przyłączenia miasta faktycznie do ziem odrodzonej Polski, ale też właśnie przez pryzmat tego, że mieszkańcy tutaj całego okręgu, nie tylko zresztą samego Białegostoku, oczekiwali w końcu, aby zapanował tutaj jakiś porządek, bo ta rozprężona armia niemiecka, która się stąd wycofywała, no daleka była od takiego etosu, że tak powiem, karnej armii niemieckiej. To już się pozmieniało. Była to armia opanowana przez takie czynniki rewolucyjne,
zdemoralizowana I wojną światową, więc no, tak jak tutaj podałem cytat, bardzo źle mieszkańcy miasta wspominali tą drugą okupację niemiecką. W późniejszym okresie, już po wyzwoleniu miasta, przeniesiono do Białegostoku właśnie formowany białostocki pułk strzelców. Także miasto zaczęło się rozwijać. W dalszym ciągu dochodziło tu do pewnych tarć, powiedzmy takich etnicznych, to znaczy istniały na przykład dwa pisma. Gazeta Dziennik Białostocki związana tak powiedzmy z takim obozem narodowym polskim, chociaż ona jakby nie deklarowała generalnie poparcia dla konkretnej partii, no ale kiedy zbliżało się do wyborów, to na przykład zamieszczała takie odezwy: my Polacy musimy iść jedną falą do wyborów, tak? No i wchodziła w polemiki z drugim pismem, które początkowo nazywało się Głos Białostoka, później zmieniło nazwę na Głos Białegostoku, czyli pismo adresowane do tak zwanej ludności rosyjskojęzycznej, z tym, że głównie chodziło tu, trzeba powiedzieć, o ludność żydowską, ponieważ Rosjan i Białorusinów w Białymstoku było około 2000, natomiast, no tak jak powiedziałem, Żydów było kilkadziesiąt tysięcy, czyli stanowili około 50% ludności i to byli, warto o tym pamiętać, tak zwani Litwacy, czyli Żydzi rosyjskojęzyczni, którzy osiedlili się tutaj stosunkowo późno, pod koniec w drugiej połowie XIX wieku. No i dlatego też po części byli właśnie Żydami rosyjskojęzycznymi. Tutaj jeszcze właśnie też zdjęcie przedstawiające żołnierzy białostockiego pułku strzelców. No i co, jeżeli chodzi o właśnie działalność społeczną w Białymstoku, warto pamiętać, że właśnie tworzono tu różnego rodzaju organizacje. Między innymi powołano oddział Straży Kresowej, to była taka organizacja paramilitarna, będąca w zasadzie częściowo odpowiednikiem POW, tylko tutaj bardziej na wschodzie. To jest taki plakat właśnie werbunkowy. Ta organizacja, jej członkowie stanowili podstawę pułku piechoty imienia Stefana Batorego. W Białymstoku także działało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Też taka organizacja właśnie sportowa, trochę paramilitarna, bardziej związana z tym obozem prawicy. Dodatkowo powołano na przykład Koło Polek, powstały różnego rodzaju związki zawodowe. Wszystkie te organizacje charakteryzował taki głęboki patriotyzm, byśmy dzisiaj powiedzieli, i chęć właśnie obrony polskiej niepodległości. Tutaj z kolei zdjęcie kobiet z białostockiego Koła Polek. Jeżeli jeszcze chodzi o te stosunki narodowościowe, one właśnie charakteryzowały się tym, że co jakiś czas dochodziło do pewnych takich konfliktów głównie polsko-żydowskich. Wynikało to między innymi z tego, że na przykład część działaczy żydowskich forsowała taką ideę wolnego miasta Białystok, które miało zapewnić tutaj jakieś większe prawa mniejszościom. To wtedy to właśnie oni argumentowali, że to oni są większością, więc tutaj jest jakby trochę inaczej niż później uważano. W każdym razie ten konflikt gdzieś tam funkcjonował, natomiast jeszcze gorzej było, jeżeli chodzi o środowiska tak zwane komunistyczne. Te środowiska w Białymstoku były bardzo aktywne. Tutaj dochodziło do licznych incydentów, a mianowicie szczególnie wiosną 1919 roku, kiedy doszło do 1 maja, było Święto Pracy i wówczas była taka manifestacja wielka w Białymstoku, w trakcie której wznoszono hasła tam precz z władzą, precz z Sejmem, precz z rządem, niech żyje władza sowiecka i tak dalej. No, wznoszono różnego rodzaju takie hasła antypaństwowe, też trochę antypolskie.
i ten tłum manifestujących komunistów został, że tak powiem, rozgoniony częściowo przez policję, a częściowo przez ludność polską. Doszło wówczas też do takiego incydentu, że w Warszawie zaczęto rozpowszechniać wieści, jakoby doszło wówczas do pogromu Żydów. Nie wiadomo, skąd ta informacja w ogóle się wzięła. Być może wynikała z faktu, że wśród tych komunistów była, część z nich to byli Żydzi. W każdym razie wówczas grupa mieszkańców miasta, w tym radnych, też udała się do Warszawy i tam argumentowała czynnikom rządowym, że tam nie doszło do żadnego pogromu Żydów, tylko że po prostu doszło do bujek z komunistami. Jeżeli jakiś Żyd ucierpiał, to jako komunista, a nie jako osoba narodowości żydowskiej. W Białymstoku też tutaj zauważono ulotki podpisane Komitet Białostocki Komunistycznej Partii Polski. Także policja kilkakrotnie skonfiskowała składy broni, między innymi przy ulicy Lipowej w czerwcu 1919 roku skonfiskowano 2 karabiny maszynowe i 105 karabinów, 15 tysięcy sztuk amunicji właśnie w magazynie, który należał do miejscowych, że tak powiem, bolszewików. Przy ulicy Sosnowej i Kupieckiej także wykryto skład broni, a także liczną literaturę bolszewicką. Także ci komuniści tutaj działali. Za chwilę powiem, czym to się jeszcze później przejawiało. Natomiast w Białymstoku prowadzono też werbunek do Armii Ochotniczej. Latem 1920 roku, w lipcu, kiedy bolszewicy zbliżali się błyskawicznie, można powiedzieć, do tych etnicznie już polskich ziem, to szczególnie wówczas bardzo liczni ochotnicy rozpoczęli wstępowanie do tak zwanej Armii Ochotniczej tworzonej przez generała Józefa Hallera z Białegostoku. Szacuje się, że do tych jednostek ochotniczych wstąpiło około 600 osób, w tym nawet grupa kobiet wywodzących się właśnie z koła Polek. Dodatkowo dość aktywni byli harcerze razem ze swoim komendantem, księdzem Marcinkiewiczem, też to licznie, przynajmniej kilkudziesięciu, a nawet więcej, wstąpiło do właśnie oddziałów ochotniczych. Teraz tutaj coś się zaciął, chyba się komputer, na chwileczkę poczekamy, a nie, jeszcze wcześniej. Ciekawostką jest też fakt, że do wojska zgłosił się pierwszy wojewoda białostocki, Stefan Dybowski, nie, przepraszam, kurczę, wyszło mi z głowy nazwisko. No nieważne, w każdym razie pierwszy wojewoda białostocki, też wywodzący się z opcji takiej narodowo-demokratycznej, razem z synem wstąpili do Wojska Polskiego. Dzisiaj jest to postać zupełnie zapomniana, nie ma, z tego co wiem, w Białymstoku swojej ulicy nawet. Właśnie jako ochotnik w 20 roku dawał przykład tutaj mieszkańcom miasta. Warto też pamiętać, że w Białymstoku powstał oddział dosyć znany dzisiaj, nazywany popularnie Huzarami Śmierci, który faktycznie nosił nazwę Dywizjon Jazdy Ochotniczej, a Huzarzy Śmierci to była taka nazwa popularna, że tak powiem. I ten oddział swoją genezę miał w Białymstoku. Tutaj 23 lipca 1920 roku został sformowany, no i następnie walczył w tej bitwie warszawskiej, w operacji warszawskiej, walczył też później na przykład w wojskach generała Żeligowskiego na Litwie w trakcie tak zwanego buntu Żeligowskiego. Generalnie cieszył się taką sławą jednostki bardzo walecznej, ale też okrutnej i no, troszeczkę wzbudzającej pewne kontrowersje.
Dzisiaj ten oddział jest stosunkowo znany, rozpowszechniony. Natomiast niewiele osób pamięta, że jego geneza to właśnie to, że powstał w Białymstoku jako jednostka ochotnicza. Jeżeli chodzi o działania w Bitwie Warszawskiej, należy pamiętać, że Bitwa Warszawska to jest takie pojęcie ogólne i też nie do końca konkretne. Otóż należałoby mówić raczej o czymś takim jak Operacja Warszawska, ponieważ działania wojenne obejmowały teren od Brodnicy, Działdowa czy Torunia na zachodzie, aż po Białystok, Grajewo, Osowiec, Sokółkę. Także tutaj no, to był tak obszar duży, że trudno to wszystko nazwać jedną bitwą warszawską. Raczej należałoby używać sformułowania Operacja Warszawska. I zanim doszło do jeszcze walk pod Warszawą, no to właśnie bolszewicy z rejonu Grodna wyprowadzili uderzenie, które miało ich doprowadzić pod Warszawę. Jest taka mapa z tamtego okresu, niestety słabo czytelna. A tutaj jest taka kolejna mapa przedstawiająca położenia polskich wojsk i wojsk bolszewickich 3 sierpnia 1920 roku. Otóż 28 lipca Białystok został zajęty przez Armię Czerwoną. 28 lipca 1920 roku i to w zasadzie został zajęty bez walki. Doszło do jakiejś tam drobnej potyczki, ale trudno to nazwać jakimiś większymi walkami. Zacięte walki u nas w regionie prowadzono o Łomżę. Tam przez kilka dni toczyła się taka poważna bitwa. Natomiast polskie oddziały wycofywały się głównie w kierunku na Warszawę, ścigane przez oddziały Armii Czerwonej. Ja tutaj nawiązuję do tego okresu głównie dlatego, że 28 lipca ogłoszono w Białymstoku powstanie polskiego rządu komunistycznego, który nazywał się Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. To miał być taki rząd tymczasowy, tak jak PKWN w 1944 roku, i po zajęciu Warszawy miał się przenieść do Warszawy i przekształcić no, w taki polski rząd komunistyczny i ogłoszono powstanie Polskiej Republiki, wtedy w zasadzie miano ogłosić oficjalnie powstanie Polskiej Republiki Radzieckiej, no a do tej pory działał trochę tak jako taki nieformalny rząd pod nazwą Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Na tym zdjęciu widać właśnie działaczy tego komitetu. Przewodniczącym był znany działacz komunistyczny Julian Marchlewski, taki pan w muszce tam po środku siedzący. Po jego lewej stronie jest Felix Dzierżyński, zastępca przewodniczącego, faktycznie rządzący tym komitetem, czyli Felix Dzierżyński, który założył Czeka, czyli tajną policję polityczną w Rosji bolszewickiej. Czeka to była organizacja, która później przekształciła się w NKWD. Więc takich ludzi tutaj skierowano. Tam po prawej stronie jest jeszcze Felix Kohn. Generalnie była to organizacja oczywiście marionetkowa. Cały ten komitet rewolucyjny, mimo że ogłoszono, że powstał 28 lipca 1920 roku w Białymstoku, to tak naprawdę zarządzono jego powstanie oczywiście w Moskwie. Pierwsi działacze przyjechali tutaj dopiero w sierpniu na początku. No i oczywiście tak naprawdę no nie, żadnych własnych tutaj działań nie podejmowali, jakichś niezależnych. Wszystko było podporządkowane działaniom Armii Czerwonej na froncie. Niewątpliwie jednak ci ludzie mieli tworzyć polski rząd po zajęciu Warszawy. Z całą pewnością też taki rząd no, miałby na sumieniu dużą ilość zamordowanych, bo Felix Dzierżyński no, raczej tutaj by się nie patyczkował z przeciwnikami politycznymi. Także
Komitet rewolucyjny miał też własny sztandar, to jest właśnie, tak on wyglądał, można zobaczyć. Komitet rewolucyjny tworzył w Białymstoku i na terenach zarządzanych przez siebie sieć komitetów rewolucyjnych. Tą sieć komitetów rewolucyjnych obsadzali komuniści przysłani z Rosji, ale też werbowano miejscowych członków. Starano się werbować członków Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. W Białymstoku było to około 80 osób. Dodatkowo próbowano przymuszać do współpracy członków PPS-u, z tym, że część tych ludzi oczywiście zgodziła się, ale to raczej było takie działanie trochę pod przymusem, trochę oportunistyczne. Na przykład zachowały się dwie listy z podpisami członków PPS-u, którzy popierali Komitet Rewolucyjny, i na tych dwóch listach zgadza się tylko, powtarza się tylko kilka nazwisk. To znaczy, że ci, którzy najpierw się podpisali, już później po kilku dniach drugi raz się na takiej liście nie chcieli podpisać, podpisały się jakieś inne osoby. No i oczywiście też próbowano współpracować z tymi silnymi w Białymstoku środowiskami lewicy żydowskiej. Z tym, że tutaj też ta współpraca nie układała się idealnie, ponieważ na przykład Żydzi żądali, aby napisy były na urzędach w języku rosyjskim i jidysz, a nie po polsku. Z kolei ten Komitet Rewolucyjny, oczywiście, no to nie była władza polska stricte, no ale on przynajmniej musiał stwarzać pozory, tak? No nie mógł się na takie coś zgodzić i tutaj też dochodziło do pewnych konfliktów. Ta władza komunistyczna miała też ambicje stworzenia własnej siły zbrojnej. Powołano tak zwaną czerwoną milicję. W Białymstoku nie zachowały się dane, ilu tych milicjantów było. W Grajewie było to kilkadziesiąt osób. Z Grajewa też zachowało się zdjęcie takich właśnie czerwonych milicjantów uzbrojonych. To była taka formacja typu policyjnego, byśmy powiedzieli, która też jednocześnie miała pełnić rolę wojsk terytorialnych. Ilu mogło być tych milicjantów w Białymstoku? Szacować można, że do kilkuset, ale raczej to były te niższe setki niż wyższe. W Białymstoku też próbowano formować drugi rewolucyjny pułk, jak to zapowiadano, Polskiej Armii Czerwonej. To była taka jednostka zupełnie już fikcyjna, papierowa. Zwerbowano stu kilkudziesięciu ochotników. Tam niewielką grupę wysłano na front w takich celach propagandowych, natomiast generalnie cały ten oddział rozsypał się, kiedy doszło do ewakuacji 22 sierpnia. Oni wówczas po prostu w znacznej mierze gdzieś tam się rozeszli. Dodatkowo ten Komitet Rewolucyjny wydawał różnego rodzaju ulotki, czasopisma. To wszystko oczywiście miało taki wymiar bardzo propagandowy, antyrządowy, antypaństwowy, ale też często antypolski po prostu. Ulotki były adresowane do chłopów i do robotników, a także często do żołnierzy, nawoływano żołnierzy Wojska Polskiego do dezercji. Natomiast jeżeli chodzi o prasę, to taką podstawowym wydawnictwem było czasopismo Goniec Czerwony, wydawane w Białymstoku, które drukowało często różnego rodzaju takie propagandowe teksty, na przykład wymierzone głównie w rząd, ale też w wojsko stricte, w Piłsudskiego. Też nawoływano właśnie do tego, żeby popierać władzę komunistyczną, ponieważ wówczas zapanuje ład, porządek, będzie wolność sumienia i takie po prostu propagandowe, typowe komunistyczne agitki, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tu jeszcze kilka zdjęć z tego okresu. Tak wyglądała komenda wojskowa, napisałem bolszewicka, w zasadzie powinno być Armii Czerwonej w Łomży w 1920 roku. A tutaj z kolei takie zdjęcie przedstawiające łomżyński Trybunał Rewolucyjny, czyli taki pseudosąd, który wydawał wyroki. Były to też wyroki śmierci. Polegało to na tym, że nie można było mieć obrony, adwokata. Kilku takich członków komitetu
wydawało wyrok, no i wyrok mógł być natychmiast w ciągu kilku godzin wykonany, więc można powiedzieć, że parodia jakiegoś tam systemu sądowego. No i tu jeszcze ostatnie zdjęcie przedstawiające takich czerwonych milicjantów na granicy polsko-niemieckiej, znaczy wtedy akurat nie Polsko, Polacy tym nie zarządzali, tylko ci właśnie bolszewicy, ale powiedzmy na granicy polsko-niemieckiej w okolicach Prostek, także ten fragment granicy był przez tych ludzi też zarządzany. No i proszę Państwa, bolszewicy w Białymstoku mieli na koncie przynajmniej 16 zamordowanych mieszkańców miasta. To jest takie zdjęcie przedstawiające grób zbiorowy właśnie tych osób, częściowo po ekshumacji. Tu też takie zdjęcie właśnie przedstawiające zamordowanych. Kim byli ci pomordowani? Były to przeróżne osoby. Był i policjant, był i ksiądz katolicki, byli radni, dwóch radnych białostockich. Jeżeli chodzi o narodowość czy wyznanie, oczywiście większość to byli Polacy, ale też było chyba dwóch Żydów, byli też prawosławni. Także generalnie ludzie wszystkich stanów, narodowości i o różnych poglądach politycznych, ale no, łączyło ich jedno, że w jakiś sposób zostali przez tą władzę bolszewicką wytypowani do zamordowania, w jakiś sposób ich działalność została uznana za szkodliwą i w ten sposób niestety zakończyli żywot. Dzisiaj w miejscu, gdzie ci ludzie zostali zamordowani, stoi pomnik, jest to na tak zwanej szosie północno-obwodowej. Ja tutaj akurat nie mam zdjęcia, ale jest tam takie miejsce właśnie z krzyżem i to jest miejsce pochówku właśnie tych zamordowanych mieszkańców Białegostoku. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze działania, to oczywiście tutaj zbliżamy się do Bitwy Białostockiej. Proszę spojrzeć na mapę. Jest to taka mapa przedstawiająca działania w trakcie właśnie operacji warszawskiej. Te najcięższe walki toczyły się pod Warszawą. Toczyły się też w okolicach Nasielska, skąd wyszło uderzenie na skrzydło bolszewików. Natomiast takim manewrem, który miał wyjść na tyły wojsk bolszewickich, był manewr ofensywny, tak zwany z nadwieprza. Czwarta i trzecia armia Wojska Polskiego, w tym grupa uderzeniowa dowodzona przez generała Rydza Śmigłego, Edwarda Śmigłego Rydza. Przy tej grupie uderzeniowej znajdował też się wódz naczelny Józef Piłsudski. Ona miała wyjść z Lubelszczyzny, z rejonu Lubartowa, przełamać słabe w tamtym rejonie pododdziały bolszewickie i wyjść na tyły całego frontu zachodniego bolszewickiego, po prostu odcinając wojska bolszewickie walczące jeszcze pod Warszawą, w zasadzie wycofujące się wtedy spod Warszawy, ale zamiar był taki, że walczące jeszcze pod Warszawą. No i po prostu w takich wielkich kleszczach zniszczenie tych armii bolszewickich. Sytuacja wyglądała 16 sierpnia tak, że bolszewicy pobici pod Warszawą i pod Nasielskiem przez walczące tam polskie armie, no już rozpoczynali odwrót. Wyjątkiem była tutaj 4. Armia i Korpus Kawalerii Gaja Hana, które jeszcze tam atakowały Płock i Włocławek, ale generalnie no cały ten front zachodni został zmuszony do odwrotu. I wówczas właśnie 16 sierpnia z rejonu Lubartowa wyszedł ten polski atak. Początkowo zajęto Parczew, w zasadzie bez większych walk. Natomiast 18 sierpnia 1920 roku pododdziały 1. Dywizji Piechoty Legionów dotarły nad Bug do Drohiczyna i w Drohiczynie w nocy doszło do zaciętych walk.
Tam stacjonowały tyłowe oddziały bolszewickie, ale też stacjonował oddział artylerii ciężkiej. Walczyły też, jak się okazało, tutaj oddziały ochotnicze, komunistyczne, złożone między innymi z Żydów. I w tych zaciętych walkach od Rochiczyn odniesiono sukces i następnie pododdziały pierwszej dywizji piechoty Legionów wsparte innymi pododdziałami ruszyły w kierunku na Białystok. Białystok był, no, zresztą dzisiaj też jest ważnym takim punktem przelotowym, korytarzem transportowym, ponieważ zbiegają się tutaj i drogi, i szosy, i też linie kolejowe. I zajęcie Białegostoku, szczególnie w tamtym czasie ważne były linie kolejowe, w zasadzie odcinało te walczące, tak jak już wspomniałem, na kierunku zachodnim oddziały Armii Czerwonej. Polacy poruszali się pieszo, ale też proszę zobaczyć, ta piechota poruszała się często będąc podwążona na wozach konnych. Stąd też na przykład 16 sierpnia przebyła pierwsza dywizja piechoty Legionów 54 km. Raczej jest to niemożliwe, żeby piechota z pełnym rynsztunkiem dziennie była w stanie przebyć ponad 50 km. Natomiast ponieważ podwożono żołnierzy na tych wozach konnych, to rzeczywiście to tempo natarcia pierwszej dywizji piechoty było szybsze niż normalnie poruszających się jednostek piechoty. W Drohiczynie wzięto do niewoli 400 jeńców, następnie 19 sierpnia pierwsza dywizja piechoty uderzała właśnie na kierunku Boćki, Bielsk, Białystok, zagarniając po drodze różnego rodzaju tyłowe pododdziały bolszewickie, najczęściej jakieś tabory, czyli takie wozy z wyposażeniem, żołnierzy jednostek tyłowych, artylerię też, między innymi pod Boćkami w nocy z 19 na 20 sierpnia wzięto 200 jeńców, pod Narojkami 50, w Bielsku Podlaskim po krótkich walkach zdobyto 4 działa, karabiny maszynowe, wzięto 115 jeńców, czyli pierwsza dywizja piechoty, podsumowując, poruszała się w kierunku na Białystok, zajmując poszczególne miasteczka, wsie, miasta, ale generalnie nie oglądając się za siebie, uderzając właśnie w kierunku Białegostoku, który był ich głównym celem. Przed świtem 21 sierpnia opanowano przeprawy na Narwi w miejscowości Wojszki, zajęto Zabłudów i polscy żołnierze dotarli do takiej miejscowości Zwierki, dzisiaj to jest w zasadzie przedmieścia tam Białegostoku, gdzie doszło do pierwszego kontrnatarcia pododdziałów Armii Czerwonej. Te pododdziały Armii Czerwonej po prostu próbowały zatrzymać pierwszą dywizję piechoty Legionów, natomiast no, kontratak został odparty, bolszewicy stracili 100 jeńców i w godzinach porannych, poranne to wówczas była 4 rano, więc takie w zasadzie jeszcze nocne, też zależy jak na to spojrzeć, a już było widno, więc poranne, pododdziały pierwszej dywizji piechoty Legionów. Tutaj był to pierwszy pułk piechoty Legionów, tak konkretnie wsparty batalionem 5. Pułku Piechoty Legionów i baterią artylerii. Te oddziały właśnie w godzinach porannych 22 sierpnia uderzyły na Białystok. Z tej bitwy białostockiej niestety nie zachowało się za wiele. Tutaj z marszu na Białystok mamy właśnie kilka zdjęć. To i to, jak widać, są słabej jakości, niestety. Natomiast tak wyglądał tu jeszcze ten pościg, tutaj już mamy zaznaczoną na mapie pierwszą dywizję piechoty Legionów pod Białymstokiem. No i na czerwono to są trasy odwrotu jednostek bolszewickich. Przez Białystok miały wycofywać się armie bolszewickie 3. i 16.
W zasadzie 16 cała i część trzeciej. Te jednostki poniosły już straty, były zdemoralizowane. No i ten odwrót jeszcze pogorszył sytuację bolszewików. Oni, no, te jednostki po prostu szły w rozsypkę. Natomiast tu też warto zauważyć, że druga trasa główna odwrotu przebiegała przy granicy polsko-niemieckiej, przy granicy z Prusami Wschodnimi. I tam przy samej granicy przez Mławę, Chorzele, Kolno próbowali też bolszewicy się przebijać, już inne pododdziały 15 na przykład armii, czy 4 czy korpusu kawalerii. Jeżeli chodzi o walki o Białystok, to kiedy rozpoczęły się w godzinach porannych, to Białystok był wówczas broniony, to jeszcze może nie, Białystok był broniony przez pododdziały 164 Brygady Strzelców Armii Czerwonej, pociąg pancerny, artylerię, jednostki tyłowe, a także przez oddział kawalerii baszkirskiej. Uderzenie na miasto prowadził 3 Batalion 1 Pułku Piechoty, dowodzony przez kapitana Józefa Mariańskiego. I w zaciętych walkach do godziny 7 rano w zasadzie opanowano miasto. Zajęto dworzec główny, zajęto dworzec fabryczny. To były takie główne punkty, na których się skoncentrowano, ponieważ tam były liczne pociągi z tymi żołnierzami bolszewickimi, z amunicją, z bronią. Wszystko to zostało przez Polaków zagarnięte. W centrum też najcięższe walki toczyły się, to taką dzielnicę Skorupy, potem zajęto centrum. Polacy wyszli na tak zwaną szosę żółtkowską, czyli dzisiejszą tą szosę warszawską. No i wzięto 2000 jeńców właśnie, głównie z tej 164 brygady, a także z różnego rodzaju jednostek tyłowych. Te walki były tylko preludium do głównej bitwy białostockiej. Generalnie dowództwo polskie uważało, że zajmując Białystok, wyprzedziło znacznie pododdziały bolszewickie i teraz po prostu trzeba zająć całkowicie linię rzeki Narew, no i te pododdziały bolszewickie zostaną tam powstrzymane. No tutaj się pomylono, ponieważ kiedy o godzinie 7 mniej więcej rozbito te oddziały broniące Białegostoku, to już o godzinie 8.15 zauważono, że do Białegostoku od strony zachodniej, czyli od strony Warszawy, a także częściowo od strony południowo-zachodniej, zbliżają się liczne, takie wręcz nieprzeliczone oddziały Armii Czerwonej. Szacuje się, że to było około przeliczeniowo 10 dywizji strzelców, z tym, że to były oczywiście dywizje niepełne. Ten pierwszy pułk piechoty wzmocniony, no, liczył zapewne około 2000 żołnierzy, może trochę więcej. Natomiast jednostki trzeciej, jednostki Armii Czerwonej, no, szacowano, że liczą no, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Każda taka armia miała około 20 kilku tysięcy tak zwanych bagnetów, czyli żołnierzy walczących w linii. Tutaj się nie wliczali ci wszyscy ze służb tyłowych, tylko właśnie ci bezpośrednio walczący z bronią w ręku. I tak wyglądała sytuacja 22 sierpnia właśnie w czasie kontrataku Armii Czerwonej. Celem generalnie bolszewików było ponowne zdobycie miasta, zniszczenie znajdujących się tutaj pododdziałów polskich. Oni nawet nie wiedzieli dokładnie, kto, jakie polskie oddziały zajęły Białystok. W zasadzie ich to nie obchodziło, po prostu i tak musieli się przez miasto przebić. Co ciekawe, od strony wschodniej Białystok także był atakowany. Był atakowany przez pododdziały tej 164 brygady, dokładnie to był 491 Pułk Strzelców, pociąg pancerny i też ta kawaleria baszkirska. A więc musieli Polacy przyjąć na siebie uderzenie z dwóch stron, z dwóch kierunków, ze wschodu i z zachodu.
I początkowo oczywiście ten stawiany opór mniej więcej dzisiaj w okolicy osiedla Wysoki Stoczek był zacięty, natomiast powstrzymywano te jednostki bolszewickie, dopóki walczyły 2. i 21. Dywizje Strzelców, ponieważ z tych blisko 10 dywizji bolszewickich większość no, nie nadawała się do użycia do ataku na miasto. Były zdemoralizowane, rozbite, po prostu to były luźne grupy żołnierzy maszerujące na wschód. Ci dowódcy rosyjscy, bolszewicy nie byli w stanie nad tym tłumem zapanować. Natomiast dwie dywizje, które się jakoś tam nadawały jeszcze do działań ofensywnych, to była 2. i 21. Natomiast ich ataki zostały odparte i wtedy do walki skierowano 27. Dywizję Strzelców. Była to dywizja najmniej do tej pory, że tak powiem, zużyta i też uważana w tej armii trzeciej za, prawda, elitarną. Ta dywizja piechoty uderzyła na Białystok, przebijając się przez oddziały polskie. No te oddziały były stosunkowo nieliczne, co do, jeżeli chodzi o skalę linii obrony, którą musiały obsadzić. Generalnie było tak, że skierowano większość tych pododdziałów na kierunek zachodni. Trzy kompanie były na kierunku wschodnim. Nie było prawie żadnych rezerw. No i bolszewicy stosunkowo łatwo przebili się, mając tak dużą przewagę, przez linie polskie. Artyleria bolszewicka stacjonowała mniej więcej na osiedlu dzisiejszym Starosielce i stamtąd ostrzeliwała polskie pozycje właśnie nad kierunku tym zachodnim, na Wysokim Stoczku i dlatego to uderzenie miało szansę powodzenia. Doszło do zaciętych walk ulicznych. W tych walkach ulicznych wyróżnił się kapitan Józef Mariański, który prowadził polskie pododdziały do kontrataku. Wyglądało to w ten sposób, że często oficerowie i podoficerowie musieli żołnierzy zachęcać osobistą odwagą do walki. Nie tak jak w dzisiejszych czasach, czasami bywa, że tam ten oficer to gdzieś tam w ogóle w innym miejscu jest świata nawet i zarządza przez satelitę, co ktoś ma robić. No, wówczas też takie osobiste walory odgrywały dużą rolę. Rozeznanie właśnie na polu walki, osobista odwaga i żołnierzy wtedy łatwiej było poderwać do walk. Niestety w trakcie utarczek w centrum miasta z bolszewikami właśnie w czasie jednego z kontrataków zginął kapitan Józef Mariański. Jest dokładny opis jego śmierci, że został zastrzelony przez jakiegoś nieregularnego żołnierza Armii Czerwonej, tylko przez jakiegoś bojówkarza bolszewickiego, ponieważ strzał został oddany gdzieś tam z okna kamienicy, no nie przez osobę umundurowaną w każdym razie. I Mariański właśnie zginął bohaterską śmiercią. Jego świadkiem tej śmierci był podoficer o nazwisku Kenbok. Następnie, no w zasadzie można powiedzieć, że po stronie polskiej doszło do takiej sytuacji, że nikt nie koordynował ogólnie działań w trakcie tych walk ulicznych. Polskie pododdziały zostały po prostu zalane falą żołnierzy Armii Czerwonej i były to utarczki poszczególnych niewielkich grup pododdziałów Wojska Polskiego z przeważającą liczbą żołnierzy Armii Czerwonej. Nawet dowódca 27. Dywizji Strzelców Bolszewickiej Witow Putna wysłał taki telegram, że Białystok został zdobyty. On to wysłał około godziny 19, jak dobrze pamiętam, i że Białystok został zdobyty, że 27. Dywizja Strzelców już się przebiła i następne pododdziały mogą maszerować i kierować się w kierunku wschodnim. No dlatego, że
Tak to z jego punktu widzenia wyglądało. Sytuację odmienił kontratak, ponieważ szósta kompania piechoty, ona jest na tej mapce, która stacjonowała na osiedlu Skorupy, nie była bezpośrednio, że tak powiem, atakowana w tamtym momencie i stanowiła ostatnią polską rezerwę. Pułkownik Edmund Knoll-Kownacki, który dowodził polskim zgrupowaniem w Białymstoku, że tak powiem, już no, nie mając żadnych rezerw, wykorzystując swój ostatni odwód, czyli tą szóstą kompanię pierwszego pułku piechoty, rzucił tych żołnierzy około godziny 18 wieczorem do kontrataku i doszło do takiej sytuacji, no, na którą chyba on sam nawet nie liczył, a mianowicie ci żołnierze, jako jedyne wówczas już takie zwarte zgrupowanie polskie, przebili się do centrum miasta. W centrum wzięli do niewoli taką dużą kolumnę bolszewików, szacowaną na kilkuset, nawet na 800 żołnierzy. Zmusili ją do kapitulacji i następnie po drodze, zbierając te drobne pododdziały z różnych polskich kompanii, zaczęli oczyszczać centrum miasta i rozbijać poszczególne oddziały próbujące przebijać się przez miasto bolszewickie. To doprowadziło do całkowitego załamania morale tych nacierających jednostek Armii Czerwonej, które już liczyły na to, że miasto zostało zdobyte. Polacy też wykorzystali samochód, na którym ustawiono karabin maszynowy i on tam, prawda, jeździł po mieście i ostrzeliwał właśnie żołnierzy bolszewickich, którzy zaczęli po prostu masowo poddawać się do niewoli. I tutaj około godziny 20 szacuje się, że centrum miasta zostało opanowane przez Wojsko Polskie, że w zasadzie można uznać tą godzinę 20 za taki moment, kiedy Polacy mogą mówić o zwycięstwie w bitwie białostockiej. Te oddziały bolszewickie, które nie zdołały przebić się przez miasto, bo przebiły się głównie pod oddziały, część pododdziałów tej 27 Dywizji Strzelców, próbowały obchodzić Białystok. 16 Armia, jej niedobitki od północy, część też jednostek od południa, no jednak były to takie próby, które nie zakończyły się najczęściej sukcesem. Większość tych pododdziałów Armii Czerwonej została wyłapana w kolejnych dniach przez jednostki polskie, a te, które się przebiły, no, były całkowicie zdezorganizowane. Z różnych dywizji po prostu przebiły się tam jakieś pojedyncze bataliony, kompanie, pułki. Także dwie armie bolszewickie po bitwie białostockiej, można powiedzieć, że zostały wyeliminowane i przestały liczyć się jako jakaś istotna siła wojskowa. Następnie na wschodzie, nad Niemnem, musiały być przez bolszewików w zasadzie po raz drugi niemalże od podstaw organizowane. Że tak powiem, takim punktem kulminacyjnym było jeszcze przybycie w godzinach wieczornych kompanii technicznej pierwszego pułku piechoty Legionów z miejscowości Protasy. Ona tam pozostawała w rezerwie, pilnując taborów. No i wieczorem przybył też do miasta pod oddział 7 pułku Ułanów, czyli nawiązano kontakt z 4 brygadą jazdy, więc już jakby można powiedzieć, że ten pierwszy pułk piechoty przestał być okrążony przez bolszewików, nawiązano połączenie z innymi jednostkami wojska. Tu są jeszcze zdjęcia, które figurują, można powiedzieć, w zbiorach jako bitwa o Białystok. Trudno powiedzieć, gdzie tak naprawdę te walki tutaj zostały sfotografowane. Być może to były jakieś przedmieścia bardziej niż sam Białystok. Tutaj też żołnierze właśnie Wojska Polskiego w trakcie walki. No i po lewej stronie, proszę zobaczyć, to jest ten kapitan Józef Mariański, który można powiedzieć, że był bohaterem bitwy białostockiej, dlatego że to jego batalion zdobył Białystok w godzinach porannych i to on był uważany za takiego najbardziej
brzydkiego oficera w trakcie bitwy, który też zresztą przypłacił to życiem. A po prawej stronie właśnie jego zwierzchnik, pułkownik wówczas Edmund Knoll Kownacki. W bitwie walczył też Władysław Broniewski, taki znany pisarz, który zresztą, co ciekawe, wówczas jako żołnierz, oficer pierwszego pułku piechoty Legionów, był jednym też z bohaterów tej bitwy, no ale kilka lat później stał się komunistą, tam nie wiedzieć czemu, także takie ciekawostki, że ludziom się też zmieniały te poglądy czasami. W bitwie walczył też późniejszy generał Fildorf, czyli też postać znana, który też się właśnie w trakcie tych walk wyróżnił. Po bitwie znamy też takie zdjęcie przedstawiające tutaj centrum miasta w pobliżu Pałacu Branickich, gdzie sprzątane są ciała poległych bolszewików. Bolszewicy właśnie próbowali też przebić się przez Białystok na kierunku, jak wówczas pisano, Las Zwierzyniecki i Bażantarnia. No to dzisiaj ten obszar, powiedzmy, osiedle Bema, Las Zwierzyniecki, tam gdzie jest zoo, to są te obszary, więc tam też była jedna z głównych osi natarcia. No i tutaj takie zdjęcie przedwojenne, pokazujące ten pomnik, który dzisiaj stoi przy ulicy Zwycięstwa. On tak wyglądał przed wojną, teraz trochę się zmienił, no ale to jest właśnie pomnik ku czci poległych żołnierzy Wojska Polskiego w tej bitwie. Polacy stracili, proszę Państwa, około 400 zabitych i rannych. Jeżeli chodzi o takie straty szczegółowe, to pierwszy pułk piechoty Legionów stracił 39 zabitych i 156 rannych. Oficjalnie 14 to byli zaginieni, ale to byli jeńcy, których bolszewicy zamordowali i po prostu nie dało się zidentyfikować ich, ale no można powiedzieć, że to byli też, prawda, zabici. Piąty pułk piechoty Legionów stracił 7 zabitych, 11 rannych. Zginął też jeden artylerzysta i dodatkowo kilkadziesiąt osób, których nie udało się zidentyfikować spośród ochotników cywilnych, czyli po prostu polskich mieszkańców miasta, członków POW, czy jakichś innych organizacji, którzy włączyli się do walki po stronie polskich żołnierzy. Także w ogóle niewiele wiemy na temat tych ludzi, bohaterów, można powiedzieć, spośród osób cywilnych, mieszkańców Białegostoku, którzy oddali życie. Nawet do końca nie wiemy, ilu ich było. Jeżeli chodzi natomiast o bolszewików, straty Armii Czerwonej szacuje się na około 800 zabitych i rannych i dodatkowo w trakcie tych walk wzięto 8200 jeńców, czyli Armia Czerwona w bitwie o Białystok straciła co najmniej 9000 żołnierzy, także te straty wielokrotnie przekroczyły straty polskie, no i właśnie bitwa o Białystok faktycznie zakończyła istnienie tych dwóch bolszewickich armii jako takich liczących się związków operacyjnych. W następnych dniach jeszcze oczywiście pierwszy pułk piechoty Legionów ruszył w kierunku północnym, zajął między innymi Knyszyn, później Grajewo, też twierdzę Osowiec, no i oczywiście dotarł do granicy z Prusami Wschodnimi, że tak powiem, zamykając tą ostatnią drogę ucieczki jednostkom bolszewickim na wschód. No ale tamta trasa już była taką trasą mniej ważną. Główna ta linia, że tak powiem, główny węzeł komunikacyjny przebiegał przez Białystok i to zajęcie tego miasta odegrało tutaj kluczową rolę. Można jeszcze wspomnieć, że po walkach o Białystok doszło do takich kontrowersyjnych wydarzeń, między innymi Sztab Generalny Wojska Polskiego wydawał takie komunikaty, że na przykład po zajęciu przez 1. Dywizję Piechoty Legionów
22 rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55. Dywizją Sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasiliła szeregi bolszewików. I takich komunikatów ze sztabu Wojska Polskiego było kilka. Wywołało to pewne w mieście zamieszki. Tutaj nawet doszło do interpelacji posła żydowskiego Szyi Farbsteina, wybranego w okręgu białostockim, który skarżył się, że doszło do napadów na osoby pochodzenia żydowskiego w dniach 23-25 sierpnia, no i że nazwał, że to jest, prawda, pogrom. Natomiast generalnie sytuacja była bardziej skomplikowana, niż to się wydaje, ponieważ no jakby tutaj były dwie narracje. Jedna właśnie środowiska żydowskiego związanego z posłem Farbsteinem, no i druga, jakby druga wersja, która wychodziła ze środowisk wojskowych. Minister spraw wojskowych, ówczesny generał Kazimierz Sosnkowski, w Sejmie odpowiedział, że jednak no jakby nie zgadza się z tą wizją, że prawda, to wojsko tam, że doszło w ogóle do zamieszek i że wojsko nie walczyło z Żydami. On odpowiedział w ten sposób, że poseł Farbstein i towarzysze nazywają w swojej interpelacji stwierdzenie faktu świadczące o wrogim wystąpieniu Żydów wobec państwa szczuciem przeciwko Żydom oraz podsycaniem nienawiści jednej części ludności przeciwko drugiej. Jest to interpretacja dowolna. Jedynie oddziały walczące w linii bojowej wiedzą, z jakim przeciwnikiem mają do czynienia. Raporty ich są jedynie miarodajne w tym względzie. Czyli jakby odrzucił te zarzuty właśnie posła Farbsteina. Oczywiście ta sprawa miała dalszy swój ciąg. I nawet w obronie tych, że tak powiem, żydowskich mieszkańców miasta, tutaj radni miejscy, którzy raczej byli związani w większości z opcją taką, powiedzmy, około endecką, no twierdzili, że jednak udział Żydów nie był tak duży, jak twierdzą wojskowi. I trudno tak naprawdę rozstrzygnąć, jak to do końca wyglądało. Na pewno jakiś udział był ludności żydowskiej, z tym, że tutaj najbliższy prawdy może być działacz Straży Kresowej, który twierdził, że większość Żydów zachowywała się po prostu tak, że tak powiem, obojętnie. Natomiast pewna grupa taka agresywnie wspierająca właśnie władzę bolszewicką, może niezbyt duża, ale widoczna, właśnie stanęła wtedy po stronie bolszewików i stąd te całe zamieszanie i zarzuty wobec właśnie Żydów. Jeżeli też chodzi o zarzuty o kolaborację, to tutaj głośne były sprawy między innymi kolejarzy, którzy poparli ten komitet rewolucyjny. Także jeszcze w 26 roku Franciszek Klepacki, który był komisarzem do spraw kolei bolszewickim, został skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. No jednak ogólnie rzecz biorąc też do końca nie znamy tej skali kolaboracji, powiedzmy, z bolszewikami, jaka wówczas miała miejsce. Wiemy tylko, że takie zdarzenia tutaj w Białymstoku i okolicy występowały. No i oczywiście zachowały się różnego rodzaju pojedyncze właśnie wzmianki, czy takie informacje, na podstawie których można wyciągnąć pewne wnioski, ale należy to oczywiście robić ostrożnie. Także ja ze swojej strony dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Czyli jak rozumiem, ludność żydowska w przeważającej swojej większości w Białymstoku albo była obojętna na tą całą wojnę, albo była po stronie bolszewików, tak? No, powiem tak, kiedy Piłsudski przyjeżdżał po wyzwoleniu Białegostoku z rąk niemieckich, to był też witany przez przedstawicieli społeczności żydowskiej. Ale no tak, ale w trakcie samych jakby działań późniejszych wojennych, znaczy powiem tak, no ci Żydzi tacy religijni,
Oni niekoniecznie tam musieli popierać bolszewików, bo też to nie było po ich jakby myśli. No, bolszewicy każdą religię w mniejszym czy większym stopniu zwalczali. Natomiast no, wśród też środowisk żydowskich silne były wpływy różnorakiej lewicy. I te środowiska rzeczywiście w 20 roku się uaktywniły. No i tutaj, no, jak mówię, no, skalę tego zjawiska trudno ocenić jednoznacznie. Też nie chciałbym jakiś tutaj daleko posuniętych uogólnień dokonywać, ale no, było to widoczne, że część środowisk żydowskich rzeczywiście popierała tą władzę bolszewicką. To jest udokumentowane, już abstrahując od Białegostoku, no, w wielu miasteczkach, miastach te komitety rewolucyjne częściowo były zdominowane przez tą ludność, tak? No, także tak to wyglądało. No i Białystok, no też byli tu na pewno i komuniści narodowości polskiej, to też nie ma co o tym mówić, że tak nie było, no ale jednak, że tak powiem, obecność tych osób pochodzenia właśnie żydowskiego była widoczna, skoro w komunikatach Wojska Polskiego to się pojawiało, że wśród tej ludności no, jakiś wyraźny odsetek popiera i wspiera bezpośrednio działania bolszewików, nawet w trakcie bitwy, tak, białostockiej, no to jakoś to musiało być zauważalne. Ten komunikat, który poszedł do Warszawy, tak? No. Raczej nie przypadł. No, pewnie tak. Jeszcze ja może od siebie dodam, że stwierdził pan, powiedział pan, że Piłsudski był socjalistą, jednak pamiętajmy też o tym, że ten obóz był podzielony, tak? Bo jakby nie było, w PPS-ie jeszcze troszeczkę wcześniej nastąpił rozłam, gdzie oddzieliła się ta część, że tak powiem, niepodległościowa, tak, której przywodził Piłsudski, od tej, która wspierała jawnie tą stronę bolszewicką, bo de facto legiony, tak, czyli wojska walczące o wolność Polski, walczyły z bolszewikami, jakby nie było. Tak? No, tak. Ale jednak o to chodzi, że bliżej mu było. Nie, no rozumiem pana. Na przykład Moskiemu, tak? Jasne. Pierwsza dywizja piechoty Legionów, która walczyła w Białymstoku, no w znacznej mierze się wywodziła z żołnierzy z tego ruchu socjalistycznego, więc ja bym tak zupełnie nie uogólniał. Ale tak jak podawałem przykład Broniewskiego, on w 20 roku walczył w Białymstoku no po stronie polskiej, tak, jako polski oficer chyba, jak dobrze pamiętam, ale no po kilku latach tak skręcił w lewo, że się zapisał do Komunistycznej Partii Polski. No to tam różnie z tym bywało, ale ogólnie też no nie można tak uogólniać. Na przykład w Łomży działacze PPS-u stworzyli taką organizację konspiracyjną, która jakby walczyła przeciwko bolszewikom w trakcie tej okupacji w 20 roku. To tam byli ludzie o dosyć takich różnych poglądach, szerokim wachlarzu poglądów, bym powiedział. Czy jeszcze jakieś pytania? Chciałbym zapytał na temat może luźno związany. Chodzi o jeńców bolszewickich. Mm-hmm. Co się z nimi stało po wojnie? Bo tu z naszej strony jest słychać ten odpór, mm-hmm. że ich tam nie mordowaliśmy. Mm-hmm. A tak jakoś nikt nie powiedział dokładnie, co się z nimi stało. Byli w obozach jenieckich. Już mówię, co się z nimi stało. Byli w obozach skierowani do obozów jenieckich. I w tych obozach jenieckich były generalnie złe warunki sanitarne. Wszystko jasne, ale później te obozy musieli opuścić. Była wymiana jeńców. Była wymiana jeńców. Chcę tylko dodać, że w obozach dla Polaków jenieckich, bo też bolszewicy prowadzili takie, śmiertelność była zdecydowanie wyższa niż w tych polskich prowadzonych dla bolszewików. Tylko połowa polskich jeńców przeżyła, natomiast wśród tych bolszewickich przeżyło, z tego co pamiętam, około 70%, więc no też była duża śmiertelność, no ale no trudno powiedzieć, że tu Polacy jakoś świadomie po pierwsze ich mordowali, znaczy w ogóle no, ich nie mordowali, a po drugie no, w tych obozach bolszewickich, skoro zmarł co drugi polski jeniec, co drugi nie wrócił, no to znaczy, że musiały być warunki gorsze niż polskich, to tak jakby tutaj, tak tam w Rosji tam jest tam taka frakcja, prawda, historyków tak zwanych, która ciągle kreuje ten mit, że tu myśmy jakąś wielką liczbę
polskich, rosyjskich jeńców w ogóle zlikwidowali. To jest nieprawda po prostu. To już wielokrotnie było obalane, że to prawdopodobnie oni to mówią po to, żeby jakoś tam przykryć Katyń, prawda? Bo później to chyba to nawet ktoś tam w późniejszych latach w Związku Radzieckim tak się tłumaczył, że a bo wyście tam w 20 roku, to tutaj pewnie była. Także to próbuje się to jakoś wiązać, ale to nie ma nic wspólnego. Po prostu śmiertelność w obozach jenieckich w tamtym okresie była duża i Polacy w polskich obozach dla jeńców zmarło mniej ludzi niż w adekwatnych obozach w Rosji. To nie ma żadnych do tego wątpliwości. Generalnie Polacy, były jakieś pojedyncze przypadki, że na przykład generał Sikorski kazał rozstrzelać grupę jeńców bolszewickich, ale tylko dlatego, że ten pododdział dzień wcześniej wymordował cały batalion polski i po prostu złapanych jeńców z tego pododdziału, że tak powiem, pokazowo rozstrzelano. Natomiast nie było jakichś, a zresztą jeden żołnierz wtedy bolszewicki, była taka sytuacja, który właśnie jakoś tam został wskazany przez polskiego jeńca, który przeżył, że on właśnie nie chciał zabijać Polaków, to został, jakby darowano mu życie, więc to jakby ze strony polskiej trudno, na pewno tak jak w każdym wojsku i na każdej wojnie są różne ekscesy, to prawda, natomiast nie można w ogóle tego porównać do tej skali, którą wyczyniała Armia Czerwona, nawet trudno tu jakąś skalę porównawczą odnieść, to po prostu u bolszewików było na porządku dziennym na przykład mordowanie jeńców, tak? Jakieś tam były przypadki znane, że gdzieś tam kogoś, jakiegoś oficera końmi kazali rozrywać. No jakieś straszliwe rzeczy, prawda? No, w ogóle po stronie polskiej czegoś takiego nie było. Myśmy generalnie też tych jeńców traktowali w miarę dobrze, to z tego względu, że część z nich później zgłaszała się do takich oddziałów antykomunistycznych. Były na przykład generała Bałachowicza. Były takie oddziały, które werbowały głównie Rosjan i Białorusinów i one walczyły po stronie polskiej, więc też nie było powodu, żeby generalnie tych jeńców jakoś tam straszliwie źle traktować, bo Polacy też sobie zdawali sprawę, że znaczna część tych ludzi to są po prostu wzięci z poboru do wojska. No to też nie wybierali tego, tak? Więc też nie było powodu, żeby się nad nimi jakoś tam specjalnie znęcać, jeżeli nie czynili jakichś zbrodni wojennych, prawda? No, tak wychodzono z tego założenia. Czy część na przykład wyraziła chęć pozostania w Polsce? Przyjęcia polskiego obywatelstwa jakoś, czy coś? Były takie przypadki, ale generalnie nie było. Znaczy tych żołnierzy, powiem tak, ci jeńcy bolszewiccy, którzy zgłosili się do tych oddziałów białogwardyjskich, czy Bałachowicza, czy jakichś innych walczących przeciwko bolszewikom, no to oni tak, część z nich później rzeczywiście została albo wyjechała na zachód Europy. Natomiast spośród ci, którzy nie zadeklarowali jakiejś tutaj chęci, że tak powiem, współpracy większej, no to zostali po traktacie ryskim w 21 roku wymienieni na jeńców polskich. No i tak ta sprawa, że tak powiem, się zakończyła. I z Rosji wróciła tylko połowa polskich jeńców. Także zdecydowana większość z tej drugiej połowy została albo zamordowana, albo zginęła, bo były okropne warunki sanitarne. Natomiast jeśli nieliczni, jakieś pojedyncze jednostki tam zostały, bo tam coś tam, prawda, z jakichś innych powodów, może ktoś tam miał rodzinę czy coś. Natomiast generalnie Polacy też wrócili i to działało to w obie strony. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję. Przybyłym. Dziękuję naszemu prelegentowi. Część z Państwa tutaj doszła później, więc jeszcze raz przypomnę, że jeżeli ktoś chce, to może wpisać swój adres mailowy. Będziemy powiadamiać o naszych wydarzeniach przez nas organizowanych. Między innymi takich prelekcjach jak dzisiaj, z racji, że te treści gdzieś w mediach społecznościowych często giną, a drogą mailową na pewno dotrze to do każdego. Ode mnie to tyle. Dziękuję. Dziękuję prelegentowi. Dziękuję. Może za długo trochę było, także...